Szef resortu obrony narodowej podpisał umowę na zakup kilkuset pocisków JASSM-IR o zasięgu około 1000 km, produkowanych przez amerykański przemysł zbrojeniowy. Polska kupiła już pociski z rodziny JASSM w roku 2014 i 2018. Obecny zakup, choć nie znamy dokładnej liczby, jest dotychczas największym. To będzie kilkaset rakiet powietrze-ziemia o zasięgu około 1000 km. To nie jest już rozwiązanie i to nie jest zakup o charakterze taktycznym, to jest zakup o charakterze strategicznym. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że pociski JASSM-IR zmieniają nasze zdolności w obszarze odstraszania i obrony. Pociski będą uzbrojeniem myśliwców F-16, a w przyszłości także samolotów F-35. Wartość kontraktu, który będzie realizowany w latach 2026-2030, to 735 milionów dolarów.